Witam serdecznie po dość, może nawet niektórzy powiedzą długiej przerwie, ale to wszystko jest spowodowane tym, że mam ostatnio coraz więcej obowiązków związanych z pracą zawodową, więc mam niestety mniej czasu na to, aby poświęcić go na moją jedną z ulubionych, największych pasji, czyli gotowanie. No ale powróciłem, mam nadzieję, że w wielkim stylu. Dziś mam dla Was bardzo fajną i bardzo szybką w przygotowaniu, ponieważ cały czas mam mnóstwo obowiązków, no i w związku z tym muszę gotować szybko, smacznie, no i żeby się najeść, więc dzisiaj danie zaczerpnięte z kuchni włoskiej, bo jak wiadomo makaron, no to jest coś, czym się szybko i bardzo fajnie możemy najeść. Do tej pory uznawałem tak naprawdę tylko spaghetti na przykład, czy makaron z sosem serowym, natomiast otrzymałem włoski przepis, żeby nie było, że wymyślam jakieś dziwne przepisy, które nie są na przykład przepisami z kuchni włoskiej. Jest to przepis na pewno z kuchni włoskiej, ponieważ otrzymałem go od kogoś, kto pracował kiedyś we włoskiej restauracji. Oczywiście nie w Polsce. No i dobra. Co potrzebujemy? Czego potrzebujemy do tej pysznej potrawy? Czyli przede wszystkim oczywiście makaron. Jakiego użyjecie? To już jest Wasza tak naprawdę sprawa. Ja pewnie jakiś zaraz znajdę makaronik fajny. Najlepiej, żeby to były jakieś takie malutkie kawałeczki makaron. To właśnie najbardziej przyda. Do tego co? Filety. Filety anchois. Filety anchois to jest podstawa tej właśnie potrawy. Ja mam tutaj firmę Vigilante. Bardzo fajne filety. Sprawdzone są one przeze mnie, więc po prostu ich do wszystkiego używam. Nawet do pizzy je używam. Ząbek. Czosnek. Do tego pietruszka, natka pietruszki, ciach. I do tego oczywiście podstawa, czyli coś do smażenia, oliwa z oliwek. Ja tylko oliwy z oliwek używam. Nawet powiem Wam trochę bardziej, to nie tylko do smażenia, ponieważ ta oliwa po części może nie będzie jakimś tam podstawowym składnikiem sosu, natomiast będzie dosyć istotna. Oczywiście jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy co? Żółty ser, ale to na koniec, starty. Więc zaczynamy, czyli zabieramy się do roboty. No i naszą kulinarną zabawę dzisiejszego dnia zaczynamy od posiekania wszystkiego, czy pokrojenia na drobne kawałki. Więc zacznijmy od naszego oczywiście czosnku. Obieramy czosnek ze skórki. I kroimy go w takie bardzo drobne plasterki. Nawet takie, to musi trochę przypominać, wiecie co, musi to trochę przypominać płatki migdałów, o, takie cieniutkie, żeby to było. I teraz jeszcze nawet to troszkę posiekamy na drobniejsze kawałeczki, ciach, ciach. Przepraszam, że nie robię tego tak, jak robią to najznakomitsi polscy kucharze, ale po prostu ja nie mam aż takiego talentu. Jestem po prostu samorodkiem, jeżeli chodzi o kuchnię. Nie pobierałem żadnych lekcji nigdzie, po prostu gotuję, bo lubię. I tym mam nadzieję, że też trochę Was zmuszam do gotowania, ponieważ pokazuję, że żeby chcieć, czy żeby gotować, nie trzeba umieć tak do końca, a wystarczy przede wszystkim chcieć. Bo jak chcemy, to możemy się, jesteśmy w stanie się nauczyć przecież wszystkiego. Może nie wszystkiego, no ale bardzo wielu rzeczy, tak? Na pewno więcej tych rzeczy jest niż jak nieraz mówimy, że ja nie mam do tego głowy, ja nie mam do tego talentu. Ja co prawda mam taką jedną rzecz, której się chyba już nigdy nie nauczę. Jest to rysowanie. Po prostu mam jakiś kompletny antytalent, jeżeli chodzi o rysowanie. Więc wybaczcie, nigdy nie będę rysował. Po prostu jakoś nie urodziłem się z tym. Próbowałem, powiem Wam szczerze, próbowałem, uczyłem się. Co prawda sam w domu, tak? Nie byłem nigdy na jakimś tam kursie, może bym poszedł na jakiś kurs, tam się nauczył. Ale u mnie jest problemem nawet to, że nie potrafię nawet przez taką białą, przezroczystą, powiedzmy to kalkę, przekalkować dobrze twarzy na przykład czyjejś na obrazku, więc naprawdę to już jest głęboki antytalent. Więc to jest coś, czego się nie podejmę, nikt mnie nie namówi nigdy do tego, żebym zaczął rysować czy malować. Nie ma na to szans. Nie zabieram się do tego, czego po prostu nie widzę perspektyw u siebie. Natomiast w gotowaniu, co prawda, tutaj też się to trochę przydaje, ten talent taki artystyczny, tak? Czyli rysunek czy malowanie, ponieważ tu się przydaje to do jakiegoś takiego dekorowania tych potraw. Natomiast jak widzicie, u mnie to jest cały czas poważny feler. Teraz wyciągamy jeszcze te fileciki anchois nasze. Teraz je też będziemy
kroili. Powiem wam, że dopóki nie znałem czegoś takiego jak filet anchois, to nawet nie zwracałem na to uwagi w sklepie chyba. Natomiast jak poznałem ich smak, naprawdę to, że można z nimi zrobić tyle rzeczy, od jakichś dodatków do zapiekanek, do pizz, do właśnie tak jak to tutaj, do makaronu, no to już teraz się z nimi nie rozstaje. Dobra, więc tak naprawdę składniki mamy wszystkie przygotowane. Teraz zaczynamy w takim razie zabierać się za podsmażanie tego na patelni, więc idziemy w drugą część kuchni, żeby się tym zająć. Jak widzicie, oliwa z oliwek już błyszczy na naszej patelni. Nie jest jej tam specjalnie dużo, natomiast nie może być też to tak, jak nieraz się robi, że po prostu się rozsmarowuje tylko jakimś pędzelkiem na patelni tą oliwę. Ona musi tam być widoczna, ta oliwa. Musi być widoczna, ponieważ ona też troszkę stanowi skład naszego sosu. Więc jest to dosyć istotna rzecz. I teraz wrzucamy na początku sam ten czosnek. Podsmażamy czosnek na naszej patelni, więc to troszkę dosłownie chwilę zajmie, żeby tego czosnku nie przepalić, bo on wtedy będzie gorzki, nie będzie takiego smaku jak powinien. Więc dosłownie momencik, tylko go troszkę przyrumieniamy. O. I teraz dorzucamy kolejny składnik, czyli anchois fileciki. To samo, czyli trochę te fileciki sobie tutaj już się nam w tym wszystkim podsmażą. Nawet możemy zmniejszyć ogień spokojnie, żeby nam się to wszystko nie poprzypalało. Powiem wam, odkąd po raz pierwszy usmażyłem tą potrawę, przygotowałem tą potrawę, to stała się na jedną z moich ulubionych potraw. Naprawdę polecam wam serdecznie, bo jej smak jest niezapomniany po prostu. Jest niezapomniany. I teraz sobie możemy dorzucić jeszcze naszej nadkruszki. I teraz to wszystko, myślę, że z 5 minut smażymy sobie na wolnym ogniu. W międzyczasie dodamy, wrzucimy makaron do wody, żeby się nam zagotował. Zetrzemy serek. No i co? No i tak naprawdę to już jest cała potrawa. Jak widzicie, dużo czasu nam to nie zajęło, a uwierzcie mi, po prostu jak polejecie tym sosem makaron, to będziecie mdleli ze szczęścia. Po prostu wasze kubki smakowe przeżyją największą ekstazę, jaką mogą. To jest naprawdę coś, co jak zjadłem po raz pierwszy, to stwierdziłem, że mogę jeść to codziennie, aż mi się nie znudzi. No i dobra, tak jak mówiłem, około 5 minut na wolnym ogniu, niech sobie to wszystko dochodzi. Jak już dojdzie, to po prostu bierzemy makaron, rzucamy makaron na jakiś tam talerzyk i polewamy tym sosem, tak? Więc was zapraszam teraz już szybko do kuchni, do gotowania, a ja zabieram się do jedzenia.